Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w trzecim odcinku już z serii na zielonce, oczywiście FS22. My kontynuujemy i w zasadzie już kończymy, mam nadzieję, wykopki warzyw. Koniec zbioru marchwi już dzisiaj, mam nadzieję, nastąpi i tym samym skończymy już, że tak powiem, całą tutaj kampanię zbioru tej marchwi. Ogólnie około 100 ton wywiozłem właśnie na elewator, czy raczej na plac załadowczy. 160 ton w zeszłym odcinku tej marchwi sprzedaliśmy, czyli już to nam daje 260 ton samej marchwi. No i zobaczymy, ile tego jeszcze dzisiaj uda nam się wykopać. Jest to już ostatnie pole i co Wam powiem? Za dużo. Jednymi słowy, za dużo tej marchwi. W przyszłym roku będzie jedno pole, trzech upraw, marchew, pasternak i będzie też buraczek ćwikłowy i to będzie wszystko. Bo powiem Wam, że tak szczerze, no to tutaj za bardzo. No nie chce mi się w to bawić w przyszłym sezonie, aż tak duży areał tego wszystkiego, dlatego też będzie to troszkę obcięte i myślę, że to też będzie dobrze, a w przyszłości pewnie ten areał i tak się powiększy, ale to będzie wszystko związane z tym, jakie, że tak powiem, tutaj maszyny u nas będą jeździły, no nie ma co ukrywać. Dobra, wysypał to, wysypał, dobra. Nawrotkę robimy. W międzyczasie mój pracownik teraz sieje sobie pszenicę. Wróćcie jęczmień na działeczce, na której ostatnio tą marchew kopaliśmy. Tam już jest to wszystko zaorane, uprawione. Nawet wapno rozsiałem. I już tam właśnie on sobie sieje ten jęczmień. Mam nadzieję, że w miarę uda mi się obrobić tutaj z tą marchewką. To jeszcze dzisiaj kupimy sobie nowy nabytek i pojedziemy sobie nim wałować pole pod właśnie ten jęczmień, czy tam raczej pole z jęczmieniem. Wały tam planuję kupić takie nieduże, 6-metrowe. Myślę, że do fędzika będą one w sam raz. Poza odcinkiem, no też udało mi się zakupić kolejne dwa nowe nabytki. Jest rozsiewacz troszkę inny, ale już miał być uniwersalny i do wapna, i do tutaj. I do wapna miał on być, i miał być on też do nawozu. Ale muszę Wam powiedzieć, że raczej z tego zrezygnuję i tak kupię ten rozsiewacz, który miał być. To tam sobie pozamieniam poza odcinkiem. Też wymieniłem sobie pług, takie same, że tak powiem, ma parametry jak Agromasz, tylko że po prostu inna marka, jest to Kuhn Varimaster chyba, jak się nie mylę, też 2,5 metra, też tam te 160 koni jest wymagane do tego, żeby ten pług ciągać i myślę, że ogólnie rzecz biorąc, no, jak najbardziej na duży plus jest to maszyna. Trochę to jeszcze pewnie sołtys wkurzy, że mu jeżdżę po chodniku, no ale inaczej tutaj tego pola się nie da ogarnąć. Duże pieniądze na naszym koncie i nieduże, muszę Wam powiedzieć. To zależnie, jakby człowiek na to spojrzał. Ja Wam muszę powiedzieć tak. Kupimy dzisiaj wały, to już nam się trochę tej gotówki, że tak powiem, ukroi. Tak samo będzie. Aż kurde, jeszcze źle podjechałem, no. Kupimy wały, no to już tej gotówki będzie troszkę mniej. Musimy kupić jeszcze aktywny agregat pod marchewkę i pod ogólnie warzywa. Do tego agregatu fajnie byłoby też kupić jeszcze redliniarkę, żeby był pełen zestaw. No to też kolejne pieniążki pójdą. Kosiarka w przyszłym sezonie jest do zakupienia, taka czołowa. Dodatkowo, no bo już jeszcze tego Wam nie mówiłem, ale dodatkowo będziemy sobie chcieli tutaj na tą naszą serię kupić tą jedną działeczkę, taką wielką, dużą. Ja Wam w sumie o tym wspominałem. Już mam wybraną działkę, w kolejnym odcinku ją kupimy i będziemy sobie działali z akcją kiszonka z trawy. No listopad, bo listopad to będzie, ale podziałamy sobie jeszcze z tym. Chodzi o to, żeby jeszcze tam gdzieś powiedzmy przez zimę tą działeczkę, ewentualnie wczesną wiosnę tą działeczkę sobie zaorać, zwapnować. I co? I będziemy w marcu albo w kwietniu, jak dobrze kojarzę. Ogólnie w najbliższym możliwym czasie będziemy tam siać trawę, bo wiecie, działka, na której ta trawa jest, trawa jest siana w marcu. Czyli w marcu będziemy sobie tą trawę najprawdopodobniej siać, żeby jeszcze w przyszłym sezonie jakiś tam jeden pokos tej kiszonki sobie zrobić. A chodzi tutaj o to, że trawa będzie taka mogła być nawożona, a taka normalna, że tak powiem, trawa, która jest w farmingu malowana, ona nie może być nawożona i to jest właśnie ten największy minus, dlatego też no, robimy tak, że będziemy sobie z tą trawą w taki
a nie inny sposób działać. Będzie troszkę orki, ale myślę, że ogarniemy to w miarę szybko i sprawnie. Najwyżej jeszcze jakiś tam agregat się wypożyczy, czy siewnik w sumie bardziej, do siewu tej trawy, żeby to też w miarę sprawnie poszło. No i zobaczymy jeszcze, jak to będzie. No ogólnie trochę tych maszyn nam brakuje. Agregat aktywny, chciałbym kupić jeszcze jakiś gruber i chciałbym na pewno wymienić siewnik, kupić reliniarkę, kupić opryskiwacz i kupić agregat do doprawiania takiej ziemi typowo pod uprawy na przykład pszenicy po orce. Także ogólnie 6 nowych nabytków naliczyłem. Kosiarka jest 7 nowym nabytkiem, laweta 8, dobel. Ta laweta również w przyszłym sezonie ma nam służyć do tego, ażeby marchew pakować sobie w marchew, w ogóle, ogólnie wszystkie warzywa, żeby pakować sobie w skrzynio palety. Także tutaj no troszkę tych nowych nabytków będzie. Ta nowa działka, chcę, żeby ją spłacać przez jakieś 5 lat, to też troszkę ona finansowo nas samych pociągnie, no bo jednak taką działeczkę trzeba będzie niestety spłacać, no 5 lat to jest około 4000 zł na miesiąc. Dużo i niedużo. Muszę wam powiedzieć, że to jeszcze jest tak w normie. Wiadomo, że to tam będzie uchodziło pomału. Tych pieniędzy, może i to odczuję, może i nie, zobaczymy. Ogólnie uznałem, że działki będę tutaj starał się kupować na kredyt, ale maszyny, żeby nie było już tak kolorowo, będą kupowane głównie za gotóweczkę i łot, cała filozofia. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zresztą pewnie jeszcze oprócz tej jednej działki, gdzie będzie i łąka, i pole, kupię sobie tą działeczkę tutaj, gdzie jest ten burak. Tylko już poczekam, aż go zbiorą, bo nie chcę mi się go kopać, nie mam do tego sprzętu i czasu, ani chęci, żeby się w to bawić. No i też te działeczki dwie będą do połączenia. Teren oczywiście wokół będzie do powiększenia. Sobie też kupiłem taki specjalny gruber a la głębosz, którym właśnie łączę sobie te pola. Tak samo je powiększam, no bo te miedze, no sorry, ale w Polsce nie ma takich szerokich miedz, nie? Tutaj każdy praktycznie myśli, ażeby te pole było jak największe, a miedze jak najmniejsze, chyba że za bardzo się z sąsiadem nie lubimy, ale to się robi bardziej głębszą tą miedzę i też jest dobrze, ewentualnie wyższą. No, dlatego ja już tam wszystkie praktycznie moje pola powiększyłem maksymalnie, jak się tylko dało, żeby to właśnie miało wszystko ręce i nogi i żeby tutaj no mieć też jak największe działeczki, bo to jest zawsze tona, powiedzmy, rzepaku więcej. No tak przyjmijmy, czy nawet 2 tony pszenicy więcej. No a co za tym idzie, to jest też większy zarobek, a i areał jest większy, więc też jest zawsze to troszkę fajniej. Dobra, powrzucamy sobie na razie na tył tej przyczepy. O, akurat tak jadę w miarę ok. No, 15 ton to myślę, że tutaj tak jeszcze powinno spokojnie tej marchwi być zebrane łącznie, czyli naprawdę nie jest aż tak tragicznie. 160, już będzie 170 ton zaraz zebrane tej marchewki. 270, także naprawdę jest fajnie. Dzisiaj to sobie sprzedamy, to też pieniążki wpadną. Również będą sprzedaże, tak? Bo muszę po zasiewach na pewno sprzedać ten mój siewnik. On tutaj, powiem wam, tak średnio mi pasuje. Będzie kupione inne, też 3-metrowe, ale po prostu trochę większy. Dlatego też no, będzie on, myślę, że już po tych zasiewach sprzedawany, a na wiosnę kupimy sobie nowy. I chwastownik w sumie jest mi tak potrzebny, że aż wcale, dlatego też chwastownika się również dzisiaj pozbędziemy. Dzisiaj, czy może w kolejnych odcinkach, zobaczymy. On to tam i tak kosztuje tylko kilka tysięcy, więc na nim tracimy w sumie tyle, co nic. Także za bardzo mnie się... O, trochę sobie cofnę, żeby ładnie tutaj najechać, a raczej zajechać pod tą rurę. Także tutaj z tym chwastownikiem mi się... Kurde, jego raz, ja pierdziu. O, z tej strony akurat ten chodnik mi bardzo przeszkadza, więc jest troszkę ciężko nawrócić, ale poradzimy sobie. Za 5, przy 6 razem, ale się uda nam tutaj podjechać. Ten chwastownik, myślę, że on tutaj się nam raczej nie przyda. Może w przyszłości się coś podobnego kupi, ale raczej będzie to większy chwastownik. Na pewno na sam obsiew łąki, to już zaznaczam, to będzie na pewno kupiony ten za 18 tysięcy. Ewentualnie może jakiś inny, ale tutaj ten jest malutki.
Ten nie ma możliwości podsiewu, ten też nie. No, czyli ten akurat tutaj pneumatyczny chwastownik wygrywa. I nim tutaj akurat będziemy sobie na pewno siać tą trawę w przyszłym sezonie. No, tak, żeby też tutaj można było jak najszybciej te siamakosy zrobić. Sezon 2, może 3. Ogólnie liczę, że za 4 sezony na tej nowej działce, tak, tej łące, która tam będzie, wybudujemy sobie już taką konkretną oborę. No, łącznie tam ma być niby 300 sztuk krów dojnych, nie? Czyli ogólnie dość dużo. Ja myślę, że tam też krowy z bykami będę trzymał, ale to zobaczymy. 300 sztuk krów ma być łącznie. Ja tam myślę, że kupię około 60 na początek i niech one się mi tutaj ładnie rozmnażają co jakiś czas. Do tego czasu chcę spłacić cały kredyt, całe 200 tysięcy. Z pewnością mi się to uda i przygotować sobie zarówno konto, czyli finanse, jak i park maszynowy pod tą hodowlę. Park maszynowy, co za tym idzie? Rasa jeszcze będzie mogła być przez jeden sezon, potem się ją wymieni, ale na pewno trzeba będzie kupić kosiarkę na tył jakąś dużą. Na pewno trzeba będzie kupić paszowóz, zgrabiarkę dużą i dużą przetrząsarkę. Co do tego też będzie nam potrzebne, to na pewno jakiś traktor, a nawet i dwa ciągniki, ładowarka. Łącznie myślę, że około 500 tysięcy złotych będzie mi potrzebne, żeby zadbać o cały tamten teren, czyli ogólnie dość dużo tego będzie potrzebne, jednym słowem mówiąc. Zarówno czy to pieniędzy, czy to też dość dużo czasu, sprzętu, także i maszyn, także no, czasu, sprzętu i maszyn, no. Także tutaj na pewno będzie się działo. Ogólnie chcę na tej serii dość mocno pieniążki inwestować, na przykład kupić sobie owce. Niech owce produkują wełnę i zarazem też kupić sobie, powiedzmy, na przykład na kredyt przędzalnię i produkować sobie w przędzalni tutaj akurat materiał. Tak, uważam, że byłoby fajnie, no i zobaczymy, sobie będziemy działali w taki sposób. No i mam nadzieję, że no, będzie to zdawało egzamin. I no, takie, że tak powiem, wyjście będzie w miarę ok. Tutaj widzę, że jeszcze nam zostają dosłownie dwa przejazdy, także fajnie. Potem sobie Fiacika puścimy już jako pracownika, niech on tam sobie pojedzie i niech zawiezie nam tą marchew. Potem sobie sprzedamy, już dzisiaj do Fiata raczej nie wsiadam. No i weźmiemy sobie Fenda i pojedziemy odebrać ten nasz nowy nabytek, w sumie który sobie w drugą stronę, jak będziemy jechali, to zakupię, niech on już tam stoi na sklepie. Zresztą muszę jeszcze odebrać prasę, bo kupiłem i nie było kiedy je ją odebrać, no ale tak to bywa niestety. No ogólnie widzę, że tutaj 15 tam na spokojnie uda nam się uzbierać, także ogólnie fajnie. Teraz jeszcze jak chwilę stoimy, to właśnie skorzystam z tej okazji i kupimy te wały. Malak chyba firma, jak się nie mylę, wały mają być 6,3, wały uprawowe 22 tysiące, kup. Tak, ok, 16 na godzinę. Uważam, że prędkość optymalna, te 16 na godzinę, i ja tam raczej nic nie będę w tym wszystkim zmieniał. Ogólnie muszę Wam też powiedzieć, że się troszkę zdziwiłem, bo myślałem, że ta talerzówka z Unii to jest talerzówka 4-metrowa. A tutaj, ku mojemu zdziwieniu, akurat dzisiaj się dowiedziałem, że ta talerzóweczka ma, słuchajcie, 4,5 metra. Także fajnie. Z pewnością długo nie będę jej wymieniał, no ale też pewnie będzie czas, w którym trzeba będzie ją wymienić na coś większego. Ale to jeszcze kilka ładnych, myślę, sezonów. Na chwilę obecną nasz areał jest ona wystarczająca. Zresztą teraz, jak kupię te dwie działki, czyli tą dużą jedną, gdzie będzie budowane gospodarstwo, i tą jedną małą obok, myślę, że przez chwilę przystanę, że tak powiem, z zakupami działek, a pójdę w nowe nabytki. Tutaj myśl jest o zakupie jakiegoś ciągnika z turem, który no w sumie jeszcze w tym sezonie musi się pojawić, bo niestety, no powiem Wam tak szczerze, że czymś trzeba te baloty ładować. Skrzyniopalety w przyszłym sezonie też czymś trzeba będzie ogarniać, no i prawdopodobnie zboża
też trzeba będzie czymś ogarniać. Załadunek, rozładunek, tak samo już big bagi i tak dalej. No także zabawy, zabawy będzie. Mam wypożyczony jeszcze rozsiewacz Bredala, ten duży, do wapna, bo mimo że kupiłem ten rozsiewacz, no to wam powiem, że on tutaj, no muszę sobie trochę bardziej nakręcić, zajechać bardziej. Ten rozsiewacz, który kupiłem, to jest Kun Axis, on tutaj średnio pasuje, ja raczej kupię tą Amazonkę, którą planowałem, tak gdzieś tam poza odcinkiem sobie to wymieniłem, taki mój mały błąd. Ten Kun jest też do wapna, ale muszę wam powiedzieć, że wapno no nie idzie z nim za bardzo w parze. Jest trochę przymałe, także raczej zrobimy sobie coś takiego, że do wapna to będzie ten duży rozrzutnik wypożyczany. Tym bardziej, że jeszcze tylko teraz i w przyszłym sezonie wapnowanie i potem kilka sezonów będzie, mam nadzieję, spokoju. A zresztą wydać te 3-4 tysiące na wypożyczenie sprzętu to nie jest duży koszt, a jednak ładuję sobie cały rozsiewacz i jadę w pole, czy tam raczej rozrzutnik, jadę w pole i działam tym Bredalem dużym. W sensie pewnie i tak go kiedyś kupię, ale na razie sezon 2-3 będziemy go sobie wypożyczać i myślę, że to będzie po prostu najlepsza z wyjść. No jak mówiłem, 15 ton, 275 ton. Tak mniej więcej marchwi wykopaliśmy w tym sezonie sporo, naprawdę sporo uważam, a i też muszę wam powiedzieć, że fajnie, naprawdę robota była zacna, tylko że minus tego wszystkiego jest taki, no że niestety, no dobra, od razu Fiatem podjedziemy, przejedź, o, Fiat już sobie jedzie, no i my jedziemy fędzikiem. Mało paliwa jest, kurczę, trzeba będzie go zatankować, chociaż on w sumie jest oszczędnym ciągnikiem, to może akurat uda nam się zrobić tutaj tak, że no starczy nam tego paliwa na samowałowanie. A, patrz, ta nuna w ostatnim momencie praktycznie, kurde, bo już by było... O, jeszcze zbiornik pusty w zetorze. Ja sobie pojadę tędy, bo zanim on tam się bujnie tym Fiatem, to masakra. Też a propos naszego zetora, jest taki mój mały pomysł, ażeby go wymienić. Podmienić jeden do jednego na zetora od kasztana, taki sam kolor, wszystko dosłownie by się zgadzało, tyle że po prostu ten od kasztana jest, no myślę, że lepiej zrobiony. Dobra, ogólnie kupimy sobie myjkę, myślę już dzisiaj i będziemy sobie te sprzęty nasze myć. Bo no, jest już taka, myślę, potrzeba, ażeby taka myjka u nas była. Lance damy sobie od tej strony, o, gdzieś tak tu, pyk. Niech stoi, umyjemy sobie tylko sam kombajn i zaraz go wstawimy pod tą naszą halę tam. Zresztą ta nasza hala, to wam powiem, strzał w dziesiątkę. Jeszcze jest plan zakupu wiaty, która będzie stała tam właśnie, gdzie stoi Bredal. Ona będzie na przykład pod maszynę, takie ciągane, pod przyczepy. Pod takie, że tak powiem, sprzęty, może jakiś kombajn będzie tam inny stał, zobaczymy. O, tu jest ten Kun, ale akurat w sumie z drugiej strony on by mógł tutaj zostać, bo byłby rozsiewacz Kuna i by się to wszystko zgadzało. Akurat też muszę wam powiedzieć, że tutaj ten średnio tutaj pasuje akurat dzisiaj. Dobra, to niech zostanie, a my się pakujemy do właśnie do zatora. Średnio pasuje tam ten kombajn, mógłbym go wstawić gdzieś tam do stodoły, bo w sumie mamy tam stodołę, ale z niej nie korzystamy. Nie wiedzieć czemu, znaczy no w sumie to ja wiem czemu, bo po prostu nie ma takiej potrzeby na razie, żeby z niej korzystać. Ona jest bardziej, no na zimę myślę, że tam traktory będą stały pod tą wiatą, raczej w tej stodole, ale to tylko ciągniki. Kombajn myślę, że na spokojnie, niech on sobie stoi właśnie tam, gdzie stoi i jest dobrze. O, też widzę, że w zatorze tak na styk będzie tego paliwka dzisiaj, no ale powinno starczyć. Tamten zator raz, że będzie miał szybszą skrzynię, dwa, że myślę, że będzie trochę lepiej zrobiony, ale jak mówiłem, będzie to traktor dosłownie jeden do jednego wybrany i tutaj się dużo nie pozmienia. Kurczę, na dobrą sprawę mógłbym sobie kupić beczkę ropy. Co on tam tak pomału jedzie?
Czekaj, to pozwólcie, że ja sprawdzę, co on tutaj tak pomału jedzie tym Fiatem. Tu ma przewody zapięte, tu ma przewody zapięte. Przejedź. Teraz może trochę szybciej poleci. Nie wiem, co on tak pomału jedzie. A, ja już wszystko wiem, ja już wszystko rozumiem. 8 na godzinę leciał, bo tempomat był załączony. Dobra. Otwórzmy sobie skrzynię na zasypową i wsypiemy sobie tutaj resztkę tych nasion. Pytanie tylko, czy ich starczy. 600 kilo to na spokojnie. Tutaj nam tego wystarczy. Pojedziemy sobie tak, jak przyjechaliśmy, żeby też dobrze trafić. No i bierzemy się za to nasze wałowanie. Jeszcze w międzyczasie, jak już pociąg będzie jechał, to muszę go namierzyć i go sobie wynająć, no ale na razie nie jedzie. Także na razie będziemy też trochę na niego czatowali, więc minimapka będzie musiała być, no niestety, ale włączona. No bo jak pociąg przyjedzie, to fajnie by było już dzisiaj tą marchew sprzedać, bo cena jest, podejrzewam, że już poniżej 300. Zaraz sobie zobaczymy zresztą cenę marchwi. Marchew jest po, no, 299, także pozdrawiam. Jak już tutaj jesteśmy, to sobie sprawdzimy maszynę używane. Coś ciekawego doszło, nic nie doszło. Kusił mnie ten akurat tutaj New Holland, ale to by było takie nie bardzo, uważam, jak na początek serii, żeby kupować taki ciągnik. Fakt faktem jest dość tani, ale na razie chyba nie. To byłoby trochę za grube kupowanie takiego ciągnika. Dobra. Zetor niech sobie tutaj sieje. O, idealnie, jedzie pociąg, także my sobie pociąg odwiedź, wynajmujemy, czekamy sobie na niego i jak już tutaj jesteśmy, no to przejmujemy Fiata, pojedziemy się wysypać od razu i muszę wam powiedzieć, że natknąłem się na kolejną znajdźkę, która właśnie jest w tej stacji. Nie wiem czemu, czy ja jej nie zabrałem, czy coś dziwnego jest, że te znajdźki po prostu pojawiają się w tych samych miejscach, w których były. No nie mam totalnie pojęcia, no ale udało mi się tutaj taką jedną znajdźkę znaleźć. Tutaj jest jabłuszko. To też je sobie zbierzemy. Kolejne 5000 dla nas. No w sumie czemu nie? O, zobaczcie, tutaj ładnie na schodach leży. I się śmieje, także zaraz sobie tutaj ogarniemy to wszystko. Dobra, sypie się. Jabłuszko sobie zbierzemy od razu. A co? 5000 dla nas. No ogólnie wiecie, niby są to duże pieniądze teraz na chwilę obecną na tym naszym koncie, ale muszę wam powiedzieć, że szybko tutaj nam one uciekną. Zwłaszcza, że tutaj 100 tysięcy złotych to będzie kosztowało nas w tej chwili. To, ażebyśmy kupili, sorry, 200 tysięcy będzie nas kosztowało to, żebyśmy kupili ten nasz nowy land. Na nim też coś pewnie trzeba będzie zasiać. Być może będzie to, kurde, no właśnie, co tam zasiać na tym nowym landzie? Coś się wymyśli, może sorgo tam zasiejemy. Warzyw bym tam nie chciał siać, to już wam mówię. Z głównego powodu takiego, że po prostu dość daleka droga. To nie jest, że tak powiem, akcja na chwilę obecną. Tutaj chciałbym mieć po prostu, no po prostu też mieć i kombajn duży, już ten samojezdny, na taki dalszy, że tak powiem, na dalszą drogę. Tak samo ze 3 zestawy do odwozu, a na razie póki co szykujemy się na to, że w przyszłym sezonie będzie dla nas jedna laweta do dyspozycji, na której będziemy pakowali sobie właśnie skrzynią palety. I wot cała filozofia. Myślę, że 80 skrzyniopalet tam spokojnie się nam zmieści. Więcej myślę, że nie będzie potrzeby pakowania tych palet. Aczkolwiek w sumie mogę się mylić. Kto wie. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Może też kupimy w przyszłości drugą taką lawetę do skrzyniopalet i do belek. No zobaczymy, jak to jeszcze tutaj wyjdzie. Ile pieniążków wpada? 34 tysiące złotych. Jak dobrze pamiętam, ostatnio zrobiliśmy około 50 tysięcy.
Ostatnio zarobiliśmy 50, teraz 34, czyli łącznie prawie 100 tysięcy złotych na marchwi zrobiliśmy. Myślę, że koszt, jaki ponieśliśmy na sam zbiór tej marchwi, no wiadomo, że jej nie sialiśmy, no to był, myślę, że tak około 5 tysięcy spokojnie na pracowników tutaj wydaliśmy. Pracownicy, paliwko jeszcze trzeba doliczyć. No i ciągniki też mają już trochę narobione tych motogodzin. Powiem wam tak, ja też sporo czasu spędziłem, że tak powiem, tutaj nad tym zbiorem, bo jednak troszkę trzeba było się tutaj namęczyć, nabawić z tym wszystkim, żeby tą marchew jednak zebrać, no bo nie ma co ukrywać. No było trochę jeżdżenia, no ale udało się wszystko fajnie szybko zebrać, także zbiory już w tym sezonie mamy z głowy, w kolejnym sezonie już te zbiory będziemy magazynować. Dużo pieniążków nie wpadło, aczkolwiek no same 55 tysięcy będzie kosztował nowy siewnik, 25 tysięcy brona, z 15-20 na agregat trzeba będzie dać jeszcze uprawowy. Kolejne 20 tysięcy kosztuje tutaj redliniarka. Jeszcze kolejne pieniążki, jakieś powiedzmy 13-15 trzeba liczyć u nas na co? Na kosiarkę. Także kasy dość sporo. Ale to też w sumie coś, co mnie może uspokajać, to to, że ten jeden pokos, co my zrobimy trawy jeszcze w listopadzie, to myślę, że spokojnie na nim zarobimy jakieś, żeby wam nie skłamać. No ale myślę, że około 50 tysięcy, tak liczę. 30-50 to jest tak spokojnie na tej kiszonce zarobione. Myślę, że tam spokojnie ze 30 belek zrobimy. 30 belek po, no będę sobie tak szybko liczył, 30 belek po 3,5 tony. To daje nam 105 ton, to sobie pomnożymy razy cenę, jaka będzie na skupie. I pewnie gdzieś tam w około listopada ta cena będzie dość duża za kiszonkę. Sprawdźmy sobie to szybko. Kiszonka, wahania cen. No, będzie około 550 zł. No to daje nam 60 tysięcy złotych na 30 belkach. Także zobaczymy, jak to tutaj wszystko nam wyjdzie. Ostatecznie no liczę na to, że naprawdę zarobimy na tym godne pieniążki i też będziemy mogli sobie na przykład postawić na wiosnę te silosy jeszcze dodatkowo. Zobaczymy, no bo ogólnie no to nie ma co ukrywać, że dużo jest planowanych jakichś tam inwestycji na tym gospodarstwie. Jeszcze chciałbym płot w zimę zrobić sobie dookoła. Jeszcze tam nam brakuje takiej narzędziowni. Dużo tego jest. Naprawdę sprzętu brakuje od groma. No, wszystko pewnie będziemy sobie tak sukcesywnie co odcinek kupować. W kolejnym odcinku pewnie już wam mogę powiedzieć, że będzie to działka kupiona i kosiarka. Potem pewnie laweta i traktor z turem. Także no, będzie się tutaj działo. Kasy niby jest dużo, ale ona szybko nam wyparuje. Niestety, tak to tutaj jest. Nasze świnki ogólnie. Kupiłem sobie ostatnio 5 sztuk. Na razie przy tych 15 zostaje. Te się nam rozmnożą. Mamy październik teraz czy wrzesień? Mamy październik. Listopad, grudzień, w styczniu już ich będzie 20 i zobaczymy. Być może sobie poczekam kilka miesięcy i jeszcze kolejne 4 miesiące, czyli za 7 miesięcy sprzedam sobie pierwsze 5 świnek. Zobaczymy, jak one tam będą się chciały rozmnażać, bo jak będzie taka sytuacja, że jedne będą blokowały drugie, no to trzeba będzie się po prostu tutaj wstrzymać i nie czekać, aż się jakieś rozmnożą, tylko je po prostu sprzedać. No i wam powiem, że w tej chwili mamy dość dużo tych upraw, bo mamy jęczmień, mamy już rzepak zasiany, będzie marchew, pasternak. Pasternak czy pasternak? Cały czas mi to pasternak będzie i będzie jeszcze burak ćwikłowy. To już jest 5 upraw, będzie soja i prawdopodobnie jeszcze zasiejemy sobie sorgo, no bo trzeba korzystać z tego, że będzie można to sorgo naszym siewnikiem zasiać właśnie w kwietniu, ewentualnie jeszcze owies. To jest jeszcze do przemyślenia wszystko.
owiec w sumie nie byłby głupim pomysłem. Ale zobaczymy. I jakbyśmy mieli już w sumie sorgo, to bym kupił sobie tutaj mulcher. Akurat mulcher bym kupił ten sam, co jest, czyli to. Za 13 tysięcy, 4,5 metra taki mulcher do fędzika. No fędzik też miałby co u nas robić, no nie ma co ukrywać, że jest to traktor pomocniczy, ale sporo roboty robi, no przede wszystkim aktualnie z kombajnem. No na tym kombajnie wam powiem, kolejny sezon pokaże, czy on jeszcze jeden sezon u nas będzie, czy już się go pozbędziemy i po prostu na kolejny sezon jeszcze już kupimy kombajn ten większy, ten w sumie największy, 1,6 metra szerokości co ma. No zobaczymy, jak to tam jeszcze będzie. Dzisiaj będę musiał tutaj jeszcze jedną dawkę azotu dać, chyba że jest tak akurat z uprawami, że marchew na przykład jako warzywa nam dają nawiezienie w połowie, ale wątpię. Czyli pewnie jeszcze dzisiaj tutaj sobie nawozy rozsiejemy. Zobaczmy sobie kontrakty, aczkolwiek ja już raczej kontraktów się nie tykam. Ech, kurczę, powiem wam, nie tykam się, naprawdę nie tykam się tego, nie chce mi się nawet. Zostawiam to w ciul, zajmuję się gospodarą. No tutaj na maszyny nie mam co liczyć dzisiaj. I tak fajnie, że tą jedną maszynę udało nam się wyrwać jako używkę. Tutaj, że akurat no, trafiła się ta prasowijarka Fenda. No, ten fędzik myślę, że nam posłuży przez te 3 lata. A potem, jak mówiłem, kupi się prasę, ale nową, już nie prasowijarkę, a prasę. No bo raczej kiszonki już nie będę się tutaj w to bawił. Łąka będzie typowo na trawę i na siano i tyle, że tak powiem, w temacie. Zobaczę jeszcze, co będzie u mnie z tymi owcami. Tak się zastanawiam, może chociaż parę sztuk na początek kupimy i gdzieś tutaj koło domu postawimy. Ile takie owce kosztują? Tutaj budowa zwierzęta, owce. 26 tysięcy. Ja raczej bym obstawiał no, na 15 sztuk, kurde, kojec duży. Ale gdybyśmy go sobie tak gdzieś... Cyk, fuch. O, tak gdzieś go tutaj sobie strzelili. Tutaj byśmy się tego pola pozbyli, byśmy sobie normalnie trawę zasiali. Ja bym sobie kupił taką kosiarkę fajną z Amazonki. Taką, wiecie, ze swoim zbiornikiem. To byśmy sobie tutaj kosili, to obkaszali i na bieżąco tym naszym owcom skarmiali. To by też nie był głupi pomysł. Ewentualnie coś takiego może wybuduję sobie na tej naszej drugiej łące. Tam, która będzie zakupiona. Zobaczymy. Na chwilę obecną powiem wam tak. Land ogromniasty, jeżeli chodzi o trawę i o no, pole jak pole, ale land będzie ogromny. No i powiem wam, też się tak zastanawiam. Kurczę, trzeba by na pewno ten land wybierać. Niedaleko jest land trochę tańszy. Kurczę, trochę. Czterokrotnie tańszy za 50 tysięcy. Ale budowa tutaj obory dla krów to jest prawie 200 tysięcy. Także chyba raczej trzeba będzie po prostu tutaj się wstrzymać, kupić lepiej ten duży land, podorabiać sobie na kiszące. To niby tak będzie wyglądało, że my szybko dużo sprzętów pokupujemy, ale tak nie będzie. Tam powiem wam, że grube pieniądze będą szły w to wszystko. I też trochę się rozwojowo tutaj myślę, że przystopujemy niestety przez tą inwestycję, ale z czasem na pewno zyskamy. Jeżeli chodzi o mleko już od tych krów, to już wam mogę powiedzieć, nie będziemy się bawili w odwożenie, chyba że będzie kiedykolwiek mleczarnia kupiona u nas i będziemy mieli swoje mleko tam wożone, ale raczej wątpię. Prawdopodobnie będzie u nas tak to wszystko wyglądało, że mleko będzie sprzedawane o godzinie 6 każdego dnia i tyle w temacie. Uważam, że najlepsze rozwiązanie. No, najbardziej by to tutaj mi pasowało. Nie przedłużając, żegnam się z wami poza odcinkiem, sobie tutaj coś jeszcze poogarniam. No i w kolejnym odcinku widzimy się już na naszym nowym landzie. Nowe nabytki pewnie też wpadną, także wbijajcie. Odcinki są co drugi dzień, zawsze o godzinie 12. Pod tym odcinkiem standardowo zostawcie łapkę w górę, że się podobało. Subskrybujcie mój kanał i wbijajcie na moje pozostałe odcinki. No i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.